Witam widza, z tej strony Hardulo i dzisiaj na Case Hugu mam do dyspozycji 8 dyszek i będziemy próbowali powtórzyć sukces z poprzedniego odcinka, w którym udało mi się zrobić kostkę z 4 dych. Dzisiaj mamy 8, więc 2 razy więcej, ale no wiecie, poziom trudności wydaje mi się, że jest podobny. Ale no, zanim to oczywiście kod Hardulo, który wam daje 10% do depozytu i 2 darmowe skrzyneczki na otworzenie, więc spoko opcja i mój giveaway na takie fajne, znaczy na taką fajną kostkę za 4 dychy. Wystarczy wpłacacie dyszkę z kodem Hardulo i bierzecie udział w giveawayu na taką fajną kosę. Spoko sprawa, polecam. Są duże szanse na zwycięstwo. I co? No to jak mamy robić profit, to wiadomo, bitewki. Bitewki są kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o robienie kasy. A więc tak, stwórzmy sobie jakąś bitewkę za 4 dyszki. A 4 dyszki? Tak, wydaje mi się, dobra. Niuk jest spoko skrzynką. Weźmy sobie tak Inferno. Jakiś tańszy teraz. Dobra. Tak się zastanawiam. Weźmiemy sobie może... Tych nie otwierałem, tej Aqua. To możemy ją w sumie wziąć. To my tu jeszcze możemy wziąć. Ta jest średnia z tego, co kojarzę. Jak ostatnio. Hydrę możemy sobie wziąć w sumie. No. Może jakaś taka z nowszych. A weźmy sobie Gamilowa razy 2 na 3 graczy. Na 4 graczy, klasyczek, robimy z botami na szybkości i dawaj, uwaga. Oj, na razie jest słabiutko, bardzo słabiutko, ale i sam tutaj widzę, dobrze mu dropnęło. Okej, nadal nie jest za fajnie. Kurczę, to nie samo, jakby nam teraz dropło coś, nie wiem ile to kosztuje. Dobra, jest lipa, buła wygrywa, może gamilowy, dawaj. Ej. Dobra, nie wierzę, żebyśmy już wygrali coś, tak szczerze. Musiałby nam dropnąć naprawdę coś mega zajebistego, no dobra. Pierwsza bitewka w dupę. No co, zostało nam jeszcze 4 dychy. Teraz podmieniamy trochę te skrzynki, bo może to jest po prostu złe ułożenie skrzyneczek, wiadomo jak to czasem bywa. I co? Weźmiemy może... Dobra, dajmy sobie od razu ten limicik na 4 dychy, bo droższych to my w sumie nie chcemy. I to, 2 razy Isamu, bo z tego co pamiętam chyba wtedy mi oddał. I może raz Zyniak? Nie, aż tyle to kaski nie mają, chyba tam 4 co kojarzę. Tak równo. Więc weźmiemy sobie jeszcze Zyniaka. Niuka i będzie G. A nie, to Mireś. O nie, ja wziąłem ten. Anuluj. Jezus, jeszcze raz muszę stworzyć, bo na 2 graczy się nie opłaca robić gibitew. Bo nie zarobimy tyle, ile byśmy mogli zarobić. Po prostu. Dobra. A więc tak, 2 razy Isamu. Miał być raz Nitro. I miał być Mirek. I co? Na 4 graczy w klasyku. Dawaj. Dałem sobie bociki. Dawaj. Okej, Gailek. Na razie nie fajnie się zapowiada. Ten Isamu, no dawaj. Daj coś zajebistego. Kurwa, znowu ten Gail. Nie jest fajnie, dobra. Na razie nie zapowiada się zbyt przyjemnie. Znowu lipa. Ja powinienem... Nie, nawet jakbym miał underdoga, to bym tego nie zgarnął. Teraz? Może? Kurwa. Ajajaj, no dobra, skończył się budżet na ten. Ale mam tutaj w bonusie i mam też diamenty. Więc pokażę wam właśnie ten. Evencik. I sobie po prostu za te diamenty wybierzemy jakieś skinki. Ale dołączmy do eventu. Dobra. Otworzymy sobie na trudne, bo custom drafią skin za 4 dychy, tak kojarzę. 22. No, jeszcze jeden. Jeszcze raz spróbujemy podejść do tego challenge'u. Ile będziemy mieli? 43 złote. Do 3 razy sztuka trzeba podchodzić, wiadomo. Wtedy udało się za pierwszym, teraz musimy za trzecim. Ale ważne, żeby dojść do celu. Tak. Chodź. Wiatr wieje w twarz, to trzeba dojść do celu. Jeszcze raz to samo. Wydaje mi się, że nie ma co się bawić w te underdogi. Ani 2 na 2. Okej, rozumiem. Buła sobie dropnął Lidet Glassa. Oj. Dobra, to jest najdroższa skrzynia. Proszę, oddaj. Nie wiem, ile to kosztuje. Oj. O, dobra, po nas. Buła zastąpował mocno. No dobra, no czasem tak też bywa. A więc uwaga, przechodzimy do tej zabawniejszej części odcinka, czyli idziemy wymienić diamenty i otworzyć sobie, nie, czyli zrobić sobie drugą, znaczy dużą bitewkę na pocieszenie tego, co dostajemy z diamentów. Dawaj. Nie wiem, czy sprzedałem w tym momencie ten skin, chyba nie sprzedałem go. Jak dzisiaj oddają te dynki. Ale właśnie mnie ciekawi jeszcze kolejna rzecz, czy z tej dyni mogę zrobić powiedzmy kosę. Ja chyba nie, no bo to dropią ten item do 8 dyszek. Dawaj dynia. Znaczy do, nie wiem, do 120 chyba się takiego, to był chyba jeden z droższych item, jaki trafiłem, do 120 kosztował. Dobra, jeszcze 2 dynia i ostatnia, dawaj. Wiem, że paru itemów nie sprzedałem, więc zobaczmy sobie. Okej. No nie chciałem tego. Okej.
Dobra, mamy wszystko sprzedane i jeszcze odbierzemy sobie nagrodę za level. To jest skrzyneczka za 500 i dropnął nam famasik. No, nie fajnie. A nie, bo to była skrzynka za 500 i dodatkowo famas. Okej, okay, dobra, to teraz to ma więcej sensu. Dobra, mamy 1300. Z tego już możemy coś fajnie poklecić. Już tutaj ja mam pewien pomysł. O, tu jakąś fajną bitewkę zrobił. A skopiujemy sobie u niego tą bitewkę. Na, on zrobił na dwóch. Trochę się bał ziomal. Na czterech trzeba. Tu się nie ma co bać. Trzeba się bić o swoje. Jeżeli mam obstawiać, to albo ja, albo Stevie. Od razu mówię. Innych osób nie biorę pod uwagę. Finn, znaczy Fine i Buła nie zgarną tego. Dobrze. Dobrze, dobrze. Zaraz dogonimy Stevie'ego. A. Mówiłem. Stevie i Bat. Ta, Batty. No, że Batman to są najlepsze boty, mam wrażenie. O, super, oldowo. Oni tu mają takie dropy. Mamy? Nie, kurczę, myślałem, że więcej to będzie kosztować. Myślałem, że dropną nam ten za dwie paki. Dobra, Stevie nadal, ja i Stevie. A zaraz się zaczną te najfajniejsze skrzynki. Dobra, o kurczę, Buła dołącza do tabeli. O kurczę, Buła mnie prześcignął. Dobra, najlepsze skrzynki. Kurwa, czemu Stevie musi to dostać, a nie ja? A i tak dostałem za 250 coś. Lipa. Dobra, muszę sobie pootwierać te Little Stable. Fajnie wygląda ta skrzynka, nieźle widzę, że daje. No dawaj. Nie wiem. Przegonimy go? Kurwa, 10 zł, dawaj. Lipa. O, ale pecha mam dzisiaj. Ale pech, Stevie wygrał 5 koła. Ja nie mogę, dobra. Otwieramy sobie z tych Little coś tam. Little Stable. Mogę sobie zrobić za 3? Nie, za 3 to nie mam pieniążków. A jakbym odebrał nagrodę? Albo za diamenciki? Wiem na razie na chwilkę na evencie. Otwieramy sobie, o, za 5 dyszek. Fajnie. I teraz wracamy sobie. Chyba nadal nie styknie na ten. Już nie mam skąd pieniędzy zaraz pozyskać. Dobrze. No nie styka równiutko na 4. Pa. Robimy comeback. 4 boty, dawaj. Jest dobra skrzynka. Dobra. Fajnie. Dobra. No i oddaj, proszę. Nie skomentuję nawet tego. O, nerd wygrał. Dobra, to był mega słaby odcinek, będę z wami szczery. Nie sądziłem, że to pójdzie aż tak słabo. Mamy jeszcze do cashbacku niby, a mogę, nie wiem, jakieś skrzynki typu otwierać? Tu mam gold. No bo jeszcze, kurczę, wydaje, mam jeden pomysł. Mam taki jeden pomysł, który obstałem, że może wypalić. Co jakby zrobił, że wziąłby właśnie te Little Stable i wziął je razy 5 na tym zielonym, na szerze. Moim zdaniem to by mogło oddać. Nie wiem czemu, ale tak po prostu jakoś myślę. Myślę głośno. Kurczę, no nie mam skąd już tych funduszy tutaj wziąć. Dobra, mam pomysł. Mam tą kosę za 4 paki. I ja ją sobie po prostu sprzedam. Też mogę sprzedać. I mamy znowu. Jeszcze mamy cashback. Halo, cashback. No i mamy jeszcze cashback, który też sprzedajemy od razu. Tworzymy sobie Little Stable. Raz. Mamy równiutko. Na 3. Klasy. Nie. Dobra, bo zły tryb dałem. Jeszcze raz. Little Stable. Tak. Szerze na 3. Pa. I pa to. I to będzie profit. Ja już jestem na 100% pewien. Na razie średnio. Zwykle jakoś lepiej dawały. No, dawaj. I są Dodgersy. Szkoda, że to jest na dzielonym, ale nie przejmujemy się tym. Ważne, żeby wszyscy zarobili. Dobra, lipa. I teraz dawaj, daj coś mocnego. Dwa item za 400. Lipa, dobra. Lipa. Może na 0? Na 0, no. Kurczę. Serio słabo drop. Znaczy ja dropnąłem tą kosę, więc to było takie w miarę ok. Dobra, ostatnia bitwa dzisiaj. Walimy ostatnią bitwę. To, no to nawet Little Stable, a co mi tam? Weźmy sobie w ilości 4 na 4 na klasyku, bo już się nie będę tego zmieniał na underdoga. I dawaj. Żeby Batty nie wygrał. Ja mogę przegrać tylko, żeby Batty nie wygrał. No aha, dobra. Słabo. Jeszcze gorzej. I daj ostatni, daj kosę. Chyba? Nie wygram. Biedychy, kurwa troll. Dobra. Ja się z wami żegnam, widzowie. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Pamiętajcie o kodzie Hardulo i o konkursie. Druga linijka w opisie. Siema.